Dzień dobry, co tu się wyprawia? Słuchajcie, 15 lat razem z 635 CSI. Właśnie jadę do garażu w swoim Porsche zamienić samochody. I co? W swoje urodziny pojeżdżę swoim BMW 635 CSI. Zapraszam do oglądania odcinka. Szósteczka sobie grzecznie stoi. Kurde. Dobra, na początek podłączam kompresorek i sprawdzam ciśnienie w oponach. Później przyjdzie Kamil, to zdejmiemy pokrowiec. Sprawdzimy olej i zobaczymy, jak odpali. W razie coś wziąłem też boosterek. No, ciśnienia malutko. Włączamy. Kurde. Czeka mnie dzisiaj trochę pracy przy moim aucie. W tylnym kole podobnie. Siema, siema. Jak podekscytowany. Podekscytowany, tak. Już koła, wiesz, pompuję. Także tak. Zobaczymy. No tam trzeba było dopompować, bo po 1,8, po 2. Takie pajęczyny w ogóle. No i kurde, w ogóle masakra. Kto mi się tutaj za co tu się w ogóle dzieje? Trochę pracy mnie dzisiaj czeka. Sama wymiana oleju chyba na tym się nie skończy. Dobra, jedziemy. 1,9. No podobnie wszędzie. Ważne, że całkowicie, wiesz, nie spadło, nie? Przetestujemy dzisiaj prezent od Kamila. Mamy takie fajne podkładeczki pod właśnie opony, żeby się nie odkształcały. No bo te na pewno będą odkształcone na bank, nie? Który to rok? 17. O kurde, ty. 6 lat. A tak naprawdę szczerze to kurde jakbym je niedawno wymieniał. Tak. No czy też nie wyglądają źle. Nie, no bardzo dobrze wyglądają, bo to furda jest. Furda jest taka wytrzymała. I nie, wiesz, nie pęka struktura, nie? No, wszystkiego najlepszego. Aha, no. Dzień. Dzisiaj jest właściwy dzień urodzin. I wiesz, że też jubileusz, 15 lat mam tą szóstkę? Tak? 2000, nie, więcej. Ty, poczekaj, 2006? 2016 to 10? Tak. To nie, to który jest? 17. 17! Słuchaj, ten czas tak leci. 17, to nie wiem, to prezes coś dzisiaj liczyć nie umie. No. Po dwóch drinkach. Dobra, na razie tak, wiesz, dobra, zobaczymy ostatnie koło. Ale nie jest źle, no ważne, że też nie ma kapcia całkowicie, nie? O kurde, ty! Przyspawane? Przyspawane. O kurde. Dobra, to zdejmiemy pokrowiec, otworzymy auto i ja mam tam narzędzia. Ja mam narzędzia w Porsche. O, się wykorzystam, nie? To dyska chyba, nie? Tak, o. Od razu wyjmiemy właśnie te podkłady. Na tylne koła są podwójne, słuchajcie. Dobra, tu mamy boosterek. A i najważniejsza rzecz, którą wam później pokażę. Od razu się to zmieniło. No właśnie z GT. Przecież w GT miałem. Zawsze to używałem. O, dobra. Wiesz, o tyle czasu nie odkręcane, ale już było tak. To dyszka mówisz będzie. Tak wygląda. Dyszka. No i proszę bardzo. O. Jest takie podstawowe narzędzia się przydają. A klucem to pyk w ogóle bez emocji. Tak. A ręką to człowieku paznokcie połamał. No, dobra, ciekaw jestem, ile tu będzie wiatru. No, o, podobnie, z tyłu tak, to powiem ci, że jest podobnie wszędzie. Dobra, lecimy. To będzie
bardzo dobrze wyglądają, zobacz. 17 rzeczywiście. No nic, no co, nie będę też zakładał teraz smoków, nie? Aczkolwiek te tylne trochę są. Powiem ci, było jeżdżone. Weź tak rękę w górę właśnie. Wcale dużo nie ma tego mięcha. No mięcha może nie, ale chodzi o to, że nie są popękane czy coś. Tak, tak, tylko na pewno będą, wiesz, kwadratowe, bo starsze opony są bardziej narażone na te kwadratowanie, że tak powiem. Aha. A świeże, jak wiesz, nawet postoisz, to jest inaczej, nie? Kluczyk jest. Okej, okay, podłączamy akumulator. Zerkniemy może jeszcze tak, o Jezu, człowieku. Nie, no powiem ci, chyba koguta ostatni raz jechał. Samochód, olej jest. Dobra. Są jakieś banki pod spodem? No pewnie, no nie wiem, pokaż. No, o, no co, nie widać taki jakiś, wiesz. Dobra. Zobaczymy. Na wszelki wypadek podłączę, wiesz, ten. Jak będę, wiesz, olej robił czy coś, to ten, o, na wszelki wypadek damy żaru. Cyk. A czy wiesz co, można zobaczyć, czy w ogóle jest jakiś prąd. O, jest. No to jak jest, to jest dobrze, bo chciałem po prostu wiedzieć, czy wiesz, czy... O, dobra, to przytrzymaj to, a ja wcale nie mam. Och, chłopie, zanurzony. Chodź tu wejść, zobacz, nie? No to jest pięknie. Pokaż. Na miste widać, ale chyba benzyna. Tak, kapie. Benzyna kapie, kurde. Tu jest wąs mokry. Jest, ten wąs jest mokry. Widzisz? Tak. To jest powrót. O kurde. Gdzie on tam się łączy? Tu się łączy, na tych przewodach. Tu na tych. Wiesz. O, tu jest, to jest ten tutaj. Albo ten, nie? Gdybyśmy jechali po przewód, to można by po chamsku nawet tutaj go połączyć. Tak, tak. I szczerze, musimy jechać. No. Bo tu nic nie wymyślimy. No słuchajcie, tak to jest. Dobra, szukamy interkarsu i jedziemy po przewód. Tak to jest, słuchajcie, w autach, które stoją właśnie, no i takie rzeczy się dzieją. Dobra, to ja go gaszę, możesz odłączyć z tego. Przewodzik kupiony, najdroższy jaki był. Widać, że struktura jest taka fajna. Dobra, to co? Latarkę nawet kamień wziąłem. Teraz muszę pomyśleć, jak to zrobić, bo szczerze to ja bym go wymienił, wiesz, no na pewno za dużo jego jest. Ale bym go tak wymienił, żeby... Tak, to jest ten dolny tu. O, tu powiem ci, nie jest źle. Widzisz, jest dobry dostęp.
Czyli tutaj odkręcę i tutaj najwyżej go zawiniemy i w warsztacie się go skróci, bo nie mam czym skrócić, szczerze, nie? Dobra, to narzędzia wyjmuję, zegarek zdejmuję i do roboty. Nie będziesz odwracał? Nie, nie będę, szkoda. Szkoda zegarka. Motor sportowy. Więcej się z tyłu. No, z tyłu, z tyłu. Dobra, panie, tam będzie piąteczka. Piąteczka, prawdopodobnie. Tak? Tak, dobra. No magnesie się od spodu przyczepić. O, proszę pana, nie no, Kamil. Widać, kto pracuje. Widać, kto pracuje. Dobra, to położymy tutaj. Powiem ci tak. No, rozpórek się zachciało. No, to rozpórka akurat najmniej przeszkadza. Szczerze, dobra. O, nie w tą stronę, panie. Tylko kto to, wiesz, kto to... Jak skręcić za mocno, to puści i też będzie dobrze. Aha, no, dobra. Tak mówisz. Okej, teraz tak. Teraz tutaj. Idę po śrubokręt porządny, żeby to podważyć. Kurde, ciekawe jak to wyjdzie. No, co to jakoś będzie ogarnąć. Tutaj ładnie puściło. Dobra, idę po śrubokręcie, bo on ten w szósteczce tutaj. Zresztą zobaczcie. To są samochody. Mają narzędzia. Elegancko. Cyk. Fuch. Proszę, bezpieczniki. Bezpieczniki, żaróweczki, wszystko, proszę pana. Tak, holownicze. Oczka tego, no. No. To są samochody. Proszę pana. Tylko przewodu nie było na zapas. Tylko przewodu nie było na zapas. No właśnie. O! No tutaj se zeszło elegancko, dobra. Mam nadzieję, że i tam zejdzie tak elegancko. No. Opaski nie zgubić. No właśnie, no to jak spadną, no właśnie. O. Opaskę przesunę troszkę, wiesz, tam. Dobra. Nie mamy nożyka, szkoda, kurde, bo nożykiem bym, wiesz, tam naciął. Nie no, powiem ci, że jest, wiesz co, wezmę tymi kombinerkami, obetnę. Spróbuję obciąć kombinerkami. Albo złapać kombinerkami. Albo złapać. No właśnie, złapać. Kombinerki są od kombinowania? Tak. Chyba tak. Ja nie wiem, kto to tak nazwał. Zresztą to są szczypce płaskie, a kombinerki to taka nazwa bardziej chyba... jak to się mówi? Co? Potoczna? No, potoczna czy... Nie wiem, slogan to może nie, no. Gwara? No może też nie. Kurde, powiem ci... Nie wiem, czy to będzie takie łatwe. Tu troszeczkę jeszcze... Udało się wspólnymi siłami. Dobrze, że Kamil kamerę odłożył na cztery ręce. Chodź do światła, może pokażemy jak to... O kurde! Zobacz. O, harmonika. No to tak naprawdę to jest prawie metr. Bo ja mam tutaj metr. No, panie. Dobra. Jakbyś z łuku strzelał. Jakbym z łuku strzelał, dokładnie. Dobra, wkładamy ten przewodzik teraz elegancko. Tutaj go zamontujemy. I. No i tak jak mówiłem, nie? Dobra. Tu będzie przynajmniej zamontowany tak jak powinien być zamontowany. O.
tam taki jest chwytak. O! Mam go? Mam go. Do tatusia. O. Idzie, proszę pana. Idzie. Tamto później go złapiemy w warsztacie. Aczkolwiek może... Może tu przejdzie. No to jest na trytytkę. Dobra, to już w warsztacie złapie. Tyle do warsztatu się pojedzie. Dobra. Trochę to będzie rozszerzenie działalności o mobilnego mechanika. Ja. Zobacz, macie klasyka i coś się dzieje po odpaleniu, po roku przerwy. Dzwońcie do kącika. Do kącika. Tam już reklamy. O, zobacz. Krew się leje. Ale będzie benzynka wzbogacona. Krwią kłącona. Nie ma. Dobra, to co? No właśnie, żeby tylko nie spadło. I spadło. Sypał. I szczerze... zobacz, tam na dole czy nie ma. I ja pierdolę. No jednak. Jest. Całe we krwi, ale jest. Magnesem złapię. O! Widzisz ta latarka? Bernera? O kurde. Bernera. Dobra. Latarka Bernera. Dobra. Okej. Co ty zrobisz z tymi rękami teraz? No nie wiem, no. Dobra. Trzeba ją rozkręcić, bo jest, wiesz co, jest za ten. Praca podwórkowa jak wazap, kurde. Co? Teraz kto to tam teraz włoży, człowieku? Jednak chyba wyciągnę to i tutaj zrobię tak jak wyciągaliśmy, wiesz? Będzie więcej mocy. O. Większy moment będzie. Większy moment, tak. O! No proszę pana. Wskoczyło? Wskoczyło, no. Bez smarowania. Bez smarowania. Dobra, to się przykręci jak już ten będzie ustawione. Jest ustawione elegancko. Kręcimy. Takie roboty po prostu wytrzymują najdłużej. Wiesz, zrobisz tak, wiesz. I działają. To chodzi. Po co ruszać, jak coś działa? No dokładnie. Po co gazu daj? Tak jest. O, dobra. Jest, proszę pana. I co, i teraz... Nie, zrób w bagnet sobie. Nie, wiesz co, tak zrobię po prostu, o. No tak? No, ty to jesteś wariacik. Wariacik, tak jest. Zakręcony jak ten przewód. Tak. O, dobra. I zaraz palimy gumę i patrzymy. Palimy maszynę w takim razie. Palimy. Operacja się udała? No. To zobacz jeszcze pod spodem. Dobra, poczekamy może chwilkę, bo jak ktoś może tutaj kapać, to zanim zleci na dół. A czy mogę wyjechać z nim, wiesz co, no, bo tu byśmy... No, tu byśmy prosiakiem wjechali i możemy w międzyczasie wjechać prosiakiem właśnie na te... Na te najazdy, które nam, wiesz, od razu test zrobimy. Poczekaj, to do wyrzucenia. Dawaj tu do bagażnika. I tyle. Kieszeń, lampkę? Tak. To tak by było, nie? No.
tu nie wiem, czy jeszcze nie cofnąć. To jeszcze cofnę, nie? No. To akurat tak właśnie, żeby wiesz. O, jest. Dobra, co? Dobra. Będzie? Tak, tak, mogę się trochę tak. To dawaj koło. O, podsunąć pod samo koło. Myślę, że się da. Że powinien wjechać, tak? Tak. No zobaczymy. Przesunęło się czy nie? Bo wiesz, jak z rozpędu bez tego będzie kowanie. Nie, no dobrze jest. Dobra. Co? Na jedno koło nie wskoczyło. Tutaj. O kurde. No właśnie, bo to powiem ci, że też będzie problem, nie? Generalnie to trzeba by samochód podnieść. O. Nie? O. Ale to w tym przypadku możemy podnieść. Bo mamy żabę, nie? A, to tak zrobimy, bo jak już stoi, to fajnie to wygląda. No spoko. No, dobra, to gaszę go i idę po żabę. No to tak bywa, no. Szczerze, to ciężko, tak właśnie. To i tak jestem w szoku, że wyjechaliśmy. Na razie wszystko gra i buczy, słuchajcie. Minimalne są wibracje od kół, ale to one, myślę, że jak dojedziemy do warsztatu, to się wyprostują. Nacisnę teraz hamulec, żeby zobaczyć, jak hamulce działają, czy też są bicie. Nie, hamulce super. Zobaczcie sobie, prawie pełny zbiornik paliwa. Jeżeli zostawiacie klasyka na zimę, to zatankujcie go do pełna. Może nie całkowicie do pełna, tylko tak zatankować do pełna, przejechać jakieś, nie wiem, z 25 km i auto zostawić tak, żeby nie był pod sam korek, bo to też tam po prostu zbiornik pracuje, żeby tam minimalnie tego powietrza po prostu było. No i wtedy możecie być pewni, że wam się nie skropli woda i nie będzie żadnych problemów. Aczkolwiek ja i tak mimo wszystko, jak dojadę do warsztatu, to wleję sobie środek DataCol do zbiornika. Tak, profilaktycznie. Klimatyzacja działa, silnik pracuje poprawnie. Wyciek usunięty, jedziemy do warsztatu, wymienię olej. Później po ogarnięciu tematów takich właśnie przeglądowych pojadę sobie na bezdotykową myjnię i będę miał weekend z 635 CSI. A w takim przypadku jak odstawiasz klasyka z takim bakiem, to możesz wlać właśnie DataCola, żeby to było w tym paliwie cały czas? Tak, możesz wlać, tak, bo przynajmniej to ci zapobiegnie temu, że nie odłożą ci się glony, bo też słuchajcie, oprócz tego, że jest woda, że woda może się skroplić, to są dodatki bio do paliw i przez te bio potrafią się zrobić glony po prostu w zbiorniku, także generalnie warto też wlać przed. Ja i tak tutaj profilaktycznie do szóstki wlewam od czasu do czasu, więc po prostu też nie robiłem tego zabiegu, żeby wlać na odstawienie. Mi się wydaje, że tak jest nawet lepiej niż wlać po tym czasie. Tak, właśnie... słuszna uwaga, Kamil. Słuszna uwaga. Zobaczymy tempomacik. Proszę bardzo, no i ja to szanuję. Za to kocham właśnie starą też motoryzację, bo lubię w starej motoryzacji, dla mnie najważniejsze jest klimatyzacja i tempomat. Skrzynia biegów może być manualna, ale tak to i
i człowiek. No, można żyć. Wspomaganie kierownicy, no tak, wspomaganie hamulca, no nie przesadzę. No tak, ale wiesz co, dla mnie tak naprawdę najważniejsza jest klimatyzacja, bo klasyka używam po prostu latem i jak gdzieś tam sobie pojadę, to jednak jest przyjemnie mieć tą klimę. No. I tyle. Szósteczka wprowadzona na kanał. Zaraz puszczam olej, posprawdzam wszystkie rzeczy. W międzyczasie jak olej będzie leciał, skrócę ten przewód, zamontuję go tak jak trzeba. O kurde, zakurzony ten samochód. Ale pokażę wam, co tu Kamil, bo Kamil też dzisiaj coś robi przy swoim aucie. Proszę bardzo. Powiedz Kamil, widzą, co tam robisz. No co, no wymienię te małe filterki tutaj, od kabinowe. I trochę uprzątnę auto z jakichś tam śmieci, bagażnik trochę ogarnę i sprawdzę też poziom oleju w skrzyni biegów. Także później się z Kamilem zamienimy. Ja wjadę sobie tutaj zrobić serwis klimatyzacji w szósteczce, a Kamil wjedzie na kanał sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów. Zanim puszczę olej, to zobaczę sobie, jaki kolor ma w ogóle ten olej i jaki jest poziom, żeby tak po prostu ocenić, w jakim stanie jest. W bardzo ładnym stanie jest, zobaczcie sobie. Żółciutki. No dobra, idę na dół i puszczam olej. Jak, Kamil, wyglądały te filterki? Co? Jak te filterki wyglądały? No są na stole. Są na stole. Ło, proszę pana! Kamilie, czemu ten jeden taki połamany jest? Może ktoś go wymieniał kiedyś i po prostu jakoś tak włożył. Znaczy nie ma dramatu, powiem ci. Widać, że były wymieniane. Chyba wymienione jest. Mogę cię poprosić? No. Bo tutaj, słuchajcie, tu w szóstej jest jedna rzecz, która po prostu jest do kitu. A mianowicie filtr oleju. Słuchajcie, jest w takim miejscu, że jeden musi tu kręcić, a drugi z dołu łapać. Także Kamil, będziesz mi tu odkręcał, nie? Dobra. Powiem ci, byłem już na dole, jakichś tam wycieków nie ma. Zapocenia są od wspomagania, takie tam pierdoły. Aha. Zerknę jeszcze tutaj na paski, czy są w porządku. No tutaj, to jest ok, bo tu też nie może być za mocno, bo wtedy się pompa zepsuje. Tu troszkę uzupełniłeś? Nie. Nie? Nie. A, zwiększyło pojemność swoją? Nie, tu nic nie robiłem. Nie? Okay. Też żadnych błędów nie wyrzucił, wszystko wiesz. No wiesz, te rzeczy są nowe, także one to ładnie wyglądają. Chłodnica też jest nowa. Spryskiwacza też możesz użyć, nie? Zobaczyć. Tak, ale to użyjemy, tak, póki jeszcze nie pojechałem na myjnię, bo tak to zaraz sobie tutaj, no takie rzeczy. I zaraz wymienię jeszcze tutaj przekaźnik, o czym wam zaraz wszystko opowiemy, dlaczego i po co i w ogóle ten przekaźnik to jest ostatnia sztuka na świecie. Słuchajcie. A w ogóle kiedyś wymieniłem to i zobacz, Kamil, jak się wygięło. Aha. Ale oryginalne, jak kupisz takie 30-letnie, to się nie wygnie. A to jest już w Chinach robiony jakiś plastik fantastik. Ja go nawet opalarką prostowałem, ale to nic nie daje. Pod wpływem temperatury tak się robi, dlatego tu robię na śrubki, bo później nie można tego zapiąć, nie? A to w sensie to jest oryginał, ale... To jest oryginał kupiony w ASO nowy, nie? I po prostu zobaczcie, co się stało. Nie wytrzymuje temperatury. A jak były stare, to ten. Tutaj słuchajcie, to co tu jest, to nie jest rzeźba, to jest tamto urządzenie niebieskie. Czyli na pilocika układ wydechowy. No dobra, słuchajcie. Wymieniam ten przekaźnik, ponieważ jak się samochód nagrzeje, to wycieraczki same się włączają i po prostu chodzą na stałe. I nawet w zeszłym roku, jak jechaliśmy rajd koguta, to wyjąłem przekaźnik i w trakcie drogi po prostu zaczął padać deszcz i jechaliśmy bez wycieraczek. Ostatnia sztuka. Nówka nieśmigana. Znaczy, 21 rok. Widzisz? 0121. One w ogóle są niedostępne, tylko na magazynie było przypadkiem znalezione. Tak, przypadkiem na magazynie znalazłem, bo ja chciałem kupić, ale sobie przypomniałem, że kupowałem dla klienta właśnie przekaźnik i jak zobaczyłem, że w magazynie mają dwie ostatnie sztuki, to kupiłem dwie. I wymieniłem, a tą położyłem i po prostu zapomniałem i z Kamilem szukaliśmy tych czujników, o takich. Tych czujników, pamiętasz, nie? Bo te też mam wymienione, są nowe, nie ciekną. I patrzę, mówi przekaźnik, akurat dla mnie. No, proszę bardzo. I teraz będzie można normalnie jeździć, nie? To zostawię, bo podobno niektórzy naprawiają, aczkolwiek jak dałem chłopakom z elektroniki Grabowski w Piasecznie, to powiedzieli, że nie są w stanie tego naprawić. I tyle. No. Także tak.
Ale w razie czego lepiej taki, co działa na stałe, niż taki, co nie działa w ogóle. No tak, bo jest jeszcze różnica, Kamil, bo można kupić takie, ale bez tego. To jest intensywne spryskiwanie jeszcze. Aha. Taki, wiesz, dodatkowy zbiorniczek tam jest. Mhm. I można założyć bez intensywnego, ale wtedy byłby, nie byłoby oryginału. A tak jest, proszę bardzo, ostatnia sztuka dla pana Adama w urodziny. To super, nie? No, dobra. To ja sobie tam przygotuję, później cię poproszę, żeby ten, bo tutaj tak, tu muszę jeszcze wyjąć tą śrubkę. Tak, wyjąć śrubkę, podkładeczkę, to wszystko przygotuję i cię zawołam, to mi pomożesz. Mhm. Olej zalany, wszystko podokręcane, zaraz uruchomię, sprawdzę poziom oleju. Na pewno ciekawi jesteście, jaki ja stosuję w swojej szóstce olej. Ogólnie stosuję olej 10W60. Dotychczas jeździłem na Motulu, a dzisiaj wlałem Liquimoli. Proszę bardzo. Dlaczego leję 10W60? Słuchajcie, auto użytkuję tylko latem. To jest po pierwsze. Po drugie, moja szóstka to jest wersja bez chłodnicy oleju, więc tutaj wchodzi o tak niecały litr mniej niż w aucie, gdzie jest dodatkowa chłodnica oleju. Dlatego leję 10W60, bo ten olej jest bardziej wytrzymały właśnie w tych górnych granicach temperaturowych. Generalnie stosuję ten olej naprawdę praktycznie od początku, jak ten samochód posiadam, i spisuje się bardzo dobrze. Dobra, odpalam. O, proszę pana. A, bo przecież przewód. Przewód przecież zrobiłem. Proszę bardzo. Silnik chodzi. Zejdę na dół zobaczyć, czy wszystko jest ok, czy nic nie leci. Zaraz wam to wszystko pokażę. Proszę bardzo. Skorka nie leci. Filtra oleju również nie leci. Tak więc jest wszystko w porządku. Gaszę silnik, sprawdzam poziom i zamieniamy się z Kamilem stanowiskami. Dobrze. No i proszę bardzo. Poziom oleju w porządku. Ale to się ma. Mam to oko. Co, przestało działać? Nie, wiem dlaczego nie działa, bo ja nie odłączałem przekaźnika, tylko jest kostka odłączona od tego. Od silniczka. No dlatego to warto to sprawdzić, ja widzisz. No. Jeden coś tam gorzej rozbryzguje, jedna dyszka. Ale to nie będę aż tak wnikał, no po prostu też, wiesz, nie są... Generalnie ważne, żeby wycieku nie było, nie? No właśnie, o to chodzi. Dobra, podłączę i zobaczymy, czy działają te wycieraczki. Czekaj, kurde, nie wiem. Ślepy człowiek. No, pod takie ostre słońce to jest najgorzej. A wiesz, a ja to odłączyłem po prostu na wtyczce, nie? Od tego. Mhm. Dobra, to jeszcze raz sprawdzamy. Okej. Dobra. No i wyłączają się, no. A się nie wyłączały, no to był jakiś dramat, no. Dobra, Kamil, idę ci przygotować olej, żebyś był gotowy, jak tam ci będzie coś brakować, no, nie? A w międzyczasie, albo dobra, podłączam i wtedy działamy z twoim. O, tak będzie najlepiej. Klimka działa. Trochę tam brakowało czynnika, ale też jest minimalny jakiś tam nieszczelność na kompresorze. Kompresor był regenerowany kiedyś. Ale słuchajcie, tak to jest właśnie z autami, które stoją. Tak jak widzieliście, ten przewód paliwowy. A u ciebie, Kamil, jak tam siódemeczka? No, poziom oleju w skrzyni w porządku. Zresztą ja miałem informację od poprzedniego właściciela, że tam za jego kadencji było coś uszczelniane w tej skrzyni i oni wtedy tam dolewali olej, więc no coś tam była jakaś ingerencja, ale wolałem sprawdzić, bo tam jest delikatnie coś z tyłu zapocone, nie wiem czy tam na uszczelniaczu czy na czymś, i no i ona też ma swoje jakieś tam
zawirowania, więc mówię, sprawdzę na wszelki wypadek, kurczę, niech będzie, no. I jest w porządku właśnie, także gitara. No to super. Jedziemy teraz szósteczką na bezdotyk, ogarniemy i można zaczynać weekend. Ło, człowiek! Pomału musi się dotrzeć. Tak jest. Tak, zauważyłem, że u prezesa szóstka też włącza taką agresję drogową. Tak. Są takie samochody, nie? Co? I szóstka coś takiego ma. Nie jest jakimś demonem, jakąś super petardą, ale ma coś takiego, że po prostu powoduje to, że się wciska ten pedał gazu. No. Jest miejsce, zobacz. Jest miejsce, elegancko. Tu czy tam było? Nie wiem. No tu jest na pewno, a tam nie wiem. To zobaczmy, bo wolałbym ewentualnie... No i elegancko. Kurde, w taką pogodę, sobota, tyle tutaj, zazwyczaj to tu kolejki są. Dobrze. Widać inflacja, kurde. Tak jest, inflacja, proszę pana. Nie ma za co aut mieć. Dobra, to co, najpierw użyję środka na felgi. Lecimy. Proszę bardzo. Jak to się mówi, krwawe coś tam. Mery. Krwawe mery. Wiesz, że jest człowiek. Schnitzer. Dajcie spokój. Dajcie spokój. Siwy dym. Siwy dym. Ale dekielki do odświeżenia. Tak, dekielki są do odświeżenia, bo to naklejki by trzeba, wiesz, ogarnąć. Po prostu, nie? O, dobrze. Ale dzisiaj sobie zrobię wycieczkę. Super. Chwaliłeś się widzą, gdzie jedziesz? Nie. Do Płocka jadę. Do byłej stolicy Mazowsza. Już tam właśnie. No, wszystko zwraca uwagę. Tak, zwraca. Wszystkim się podoba. Dobra. Super. To czekamy. No i środek działa. Środek działa, zwłaszcza tam, gdzie jest dużo brudu. No, czym więcej brudu, tym bardziej się robi takie fioletowe właśnie, nie? Halo, halo? Halo? Halo, stolec, wszystkiego najlepszego, zdrowia przeważnie. Dziękuję bardzo, słyszę, że dobrze się bawicie, jest pogoda, także dla was też wszystkiego dobrego życzę. Tak. Siedzimy sobie akurat na dworze. Aktywnie na podwórku. To ja też aktywnie właśnie przy szóstce sobie porobiłem i lecimy na weekend szósteczką, także tak. A teraz wyjeżdżacie? No za jakąś godzinkę, no. No to dobra. A gdzie lecicie? Do Płocka. A. No tam jest ładnie, my też byliśmy tam. No tam ten pomost nad Wisłą, tam ten bulwar. No to nam się właśnie też podoba, dlatego jedziemy i tyle. Zrobimy sobie urodzinową kolację i tyle. O. No i elegancko. I po kolacji deser, gdzie tam. No zobaczymy. Wujek lubi te desery. No dobra. To trzymajcie się, buziaki, pa. Jak wam się podoba szósteczka? Mnie się podoba bardzo. I tak naprawdę jestem szczęśliwy, że mam ten samochód i
tak jak słusznie Kamil policzył, 17 rok. 17 rok razem. Zajebista sprawa i ta szóstka nigdy mi się nie znudzi. Może dlatego, że nie jeżdżę nią na co dzień, tylko właśnie tak okazjonalnie. Ach, człowieku. No dobrze, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli się podobał, napiszcie w komentarzu E24 OK. Ja jadę na weekend, ja wam życzę wszystkiego dobrego.